Cześć, nietypowy temat, nietypowy kadr. Więc tak na luzie sobie usiadłem, żeby wam pokazać pewną aplikację. Wszyscy korzystamy z telefonu. Jedni więcej, drudzy mniej. Czy was nie ciekawi, z której aplikacji korzystacie najwięcej? Czy to są aplikacje naprawdę potrzebne? Które naprawdę coś nam dają, potrzebne nam są do funkcjonowania? Czy tak jak Instagram, Facebook, gdzie się po prostu zaczytujemy, zaglądamy? Czy czasem nie tracimy za dużo czasu na takiego typu aplikacje? Czy to już jest zdrowe, czy to chorobliwe? Co ja sądzę o tego typu rzeczy? To jest chorobliwe, czy niechorobliwe? I w ogóle na koniec filmu wam powiem, w ogóle chodzi o korzystanie z telefonu. Przechodzimy do aplikacji Stay Free. Polecam tą aplikację. Przetestowałem kilka. Ta daje najbardziej dokładne wyniki. Spójrzmy teraz sobie. Mamy tutaj pokazane dzienne. Dzisiaj, więc tutaj jest po 11 minut z Facebooka korzystałem, 7 minut z Discorda, tylko z tym, że tutaj akurat mamy podzielone, to jest ważne, użycie. Mamy uruchomienie i powiadomienia. Trzy współczynniki. Tak. I to jest właśnie fajne, bo nam pokazuje różne, to możemy sobie wywnioskować, którym zużycie. Facebook 11 minut, tylko poczekajcie, ja sprawdzę sobie, czy to jest dzisiaj. Tak, to jest dzisiaj, dobrze. Tak. Dobra. Mam 11 minut, 4 minuty, studio YouTube. Wiadomo, przeglądam, sprawdzam statystyki to jakiś czas. Smart Lift, to jest aplikacja, która jakby służy do smart takiej wtyczki, która mierzy wyłącznika prąd, gdzie mam podpięty pod cały zestaw, pod komputer. Pod cały ten, żeby zobaczyć, ile to zużywa prądu, jak zacząłem teraz streamować. Kalkulator, 2 minuty, bo tam liczyłem sobie coś. Gmail, parę sekund, 8 sekund, impost. Więc widzicie, to nie jest jakoś tam bardzo... Instagram 30 minut. Ale powiem wam, że leżałem w łóżku, trochę sobie poskrolowałem, trochę to, zanim rano wstałem. Dobrze, przejdźmy teraz z uruchomienia. I tu mamy na przykład ilość jakby uruchomień. Na przykład 6 uruchomień. 6 razy dzisiaj uruchamiałem i tak jak sobie przyjdziemy z użycia, na przykład jest 4 minuty, więc to jest po parę sekund używam. Więc tak, Instagram dzisiaj 30 minut, ale 12 razy gdzieś tam w ciągu dnia wchodzimy, jak widzicie. Facebook 5 razy, Discord 4 razy, Gmail 2 razy, YouTube 4 razy. Więc to są takie dane, gdzie możemy sobie już wywnioskować, jak często klikam, na jak długo i sobie to. Jeszcze raz powiadomienia. 12 z Chroma. To jest Twitch 8, Discord 2, Padu 1, Facebook 1 powiadomienie, z TikToka 1 powiadomienie. Więc to w ten sposób. Ale jak sobie wyjdziemy teraz, poczekajcie, kalendarz tutaj, możemy zobaczyć sobie na przykład z 13 dni, jak to wygląda sytuacja, jak chodzi o powiadomienia. 700 powiadomień z Chroma, 460 powiadomień z Discorda, z Twitcha 78 powiadomień, z YouTube'a 114 powiadomień w ciągu 13 dni. 65 powiadomień z Instagrama. Więc tu guzik. I widzicie, w ten sposób możemy to sobie patrzeć. I teraz tak.
Co systemu, to wiadomo, to jest, to już jest tutaj też podaje, ale to jest systemowy. YouTube 409 razy uruchomione. Instagram 348 razy w ciągu 13 dni. Więc są dni lepsze, mniejsze, dlatego mówię. I teraz zużycie. 11 godzin Twitch. Aplikacja, tylko z tym, że ja mam odpalony podczas live'ów, to mam odpaloną tę aplikację. 8 godzin YouTube Studio, 5 godzin 7 minut YouTube, oglądanie filmów, więc uważam, że to nie jest źle. TikTok, godzina w ciągu 13 dni. 43 minuty tłumacz, bo tłumacza używam, nawet możecie widzieć to przy live'ach. Ja czasami gram w jakąś gierkę i są dialogi czasami istotne. Potrafię sobie tłumaczyć tą aplikację. Dobrze, teraz sobie jeszcze przejdziemy, pokażę wam jakieś wybiórczo dzień cały czas, to nie mam co pokazywać. Dzień na przykład pierwszy, czy taki jakiś 16, przykład 16 kwietnia. 8 godzin Instagram, Discord 7 godzin, YouTube 6. Bo to jest od 1 do tego. Ja chcę tylko 1 kwietnia, przepraszam. 24 minuty Instagram, YouTube Studio 20 minut. 7 minut YouTube'a tylko. To jest dzień, gdzie ja jestem praktycznie w domu. Mam pracę, gdzie pracuję co czwarty dzień po 24 godziny, a tu podaję wam wyniki takiego codziennego użytkowania, jak mam cały czas dostęp do telefonu, bo w pracy nie mam przy sobie telefonu. Teraz chciałem wam powiedzieć coś takiego. Mamy te czasy, jakie mamy. Telefon jest narzędziem codziennego użytku. Mam aplikację, jak mam obywatel, bankową aplikację, tego typu rzeczy. Więc to jest narzędziem normalnie do życia, teraz się stało. Ja wiem, są jeszcze stare roczniki, które uważają, że po co? Zwykły telefon jest tylko do dzwonienia. Tak, ja pamiętam z ojcem, kiedyś jak powiedziałem, że obywatel czy coś tam było, że sobie normalnie nie założysz, normalnie nie masz, tylko masz przez telefon. Bo łatwiej. Telefon zawsze mam przy sobie. Tak samo ja praktycznie gotówką nie obracam. Płacę telefonem. Tak, czasami się łapię na to, że nie mam gotówki przy sobie. Po prostu ja w jakimś sklepie nie mogę na przykład spożyć te zapłatki gotówką, bo jestem gdzieś na mieście, chcę sobie wodę kupić. Zostawiam, idę do konkurencji. Proste. Sklepów jest multum. Cała moja tajemnica. Więc napiszcie mi w komentarzu, co wy sądzicie, czy wy używacie takiej aplikacji, na w której aplikacji najwięcej czasu spędzacie. Zostawcie łapę i zasubskrybujcie kanał. Za następnym tygodniu już będzie ciekawszy materiał, myślę taki techniczny bardziej. To jest prezentacja pewnego sprzętu. Mam nadzieję, że się wyrobię. Ale czasem też taki odcinek musi się pojawić. Bo też chcę, raz, że chcę wam pokazywać tego typu różne aplikacje, dwa, nie zawsze się wyrobię z jakimś takim bardziej soczystym tematem. Na razie, cześć.